Witam, dzisiaj będzie mój shopping haul z Aldiego. Wydałam. Nie chce się. 69,85. Dowiedziałam się niedawno, że o 8 rano Aldi ma wyprzedaże, więc pojechałam zaraz po szkole syna. Byłam tam 10 po 9. I udało mi się zrobić duże zakupy za bardzo okazyjną cenę. I teraz po kolei będę jechać według rachunku, co ile kosztowało. Jabłuszka funta 89, nie były na przecenie. Później kupiłam organiczne marchewki za połowę ceny. I one z 86 pensów na 43 zostały przecenione. Proszę. A, i, no i się pomyliłam. Ziemniaki były za funta 89, a jabłka były za 85 pensów. Później kupiłam do mojego stir fry'a. Te wszystkie były, te dwa były po 45 pensów, a ten był za 55 pensów. To będzie jeden obiad. Później kupiłam dwie paczki papryk. Będę robić faszerowane papryki z kuskusem i szarpaną wołowiną w przyprawie Chinese Five Spice. Do tego kupiłam kuskus, tu go mam. Chili. Małe papryczki chili. Będę robić swój własny bezcukrowy sos sweet chili. Ponieważ jestem na diecie i nie spożywam w ogóle cukru ani węglowodanów. Golarki. One są w bardzo dobrej cenie, ponieważ kosztują funta 39, a są naprawdę dobrej jakości. Polecam je Wam. Dwa przeciery. Tutaj są. Przecier w Aldim kosztuje 34 pensy. Później mam serki topione w plasterkach. Planuję zrobić na obiad burgery. Pasta do zębów Colgate. Później tarta mozzarella ser. Tutaj. Uwielbiam tą mozzarella. Dwie paczki gruszek, które były na przecenie w tym tygodniu. I tutaj fajna rzecz, ponieważ Dolce Gusto skończył się patent na ich kapsułki. Aldi i Asda zaczęły robić swoje własne podróbki, tak zwane. I one kosztują 2,50 za opakowanie 16, gdzie w Aździe one kosztują 4 funty, więc niezła oszczędność, a smakują zupełnie tak samo. Tutaj mam następny stir fry, który już wcześniej pokazałam. I tutaj, i to jest nowość w Aldi, szynki. To jest bardzo duże opakowanie, 400 gramów za funta 85 i mają bardzo dobry skład. Krótka lista, bardzo dobrze smakują. Tylko te teraz kupujemy. I kupiłam trzy paczki. Zawsze kupuję każdą inną. Jedna w breaded, tutaj taka cooked i tutaj jest z kurczaka. Musztarda pełnoziarnista do sosów sałatkowych. Kukurydza dla dzieci. Też za połowę ceny. Majonez i ketchup. One kosztują 69 pensów. Więc też jest bardzo dobra cena. Dwie paczki kiwi, które też były o połowę przecenione.
fasolka szparagowa też za połowę ceny. Banany, które się tu schowały. Pomidorki do moich burgerów. Halloumi. Dosyć drogi jest ten serek. Funta 49 kosztuje, ale lubię go. Przyda mi się do mojej diety. Blueberries wziąłam dla dzieci. Truskawki. One z funta 40 były przecenione o połowę. I teraz mięska. Jakie znajdę na rachunku. 3 paczki pork chops wzięłam. One były przecenione z 3,43 na funta 72. Także to jest bardzo dobra cena na taką ilość mięsa. Tu jest prawie kilo. 3 paczki. Tutaj taka dobra rada. One są z kością. Jak się smaży, to ono wtedy mięsko zachowuje wilgotność. I ja tej tłuszczyku nie obcinam, tylko poprzekrajam go tak. Tak w 4-5 miejscach. Wtedy jak będziecie smażyć, to one się tak nie zwiną, nie stracą kształtu. Tylko będą ładne, równe i płaskie. Więc 3 paczki tutaj. Karkówka. 2 paczki. Też za połowę ceny. One były przecenione z 2,39 na funta 39 za paczkę. Też jest tutaj 700 gramów. To jest bardzo dobra cena. Kupiłam sobie stek 2,85 za 2. To ja będę jeść na obiad. Mielone wołowe na burgery. 2,99 kosztuje. I tutaj wiem, że to jest niezdrowe, ale mój syn to uwielbia. Meatballsy. Nie mają zbyt okropnego składu. Zobaczmy. Mają 75% kurczaka. Więc nie jest tak źle. Nie może mi się. Kamera sfokusować. No niestety. Co mi tutaj jeszcze zostało? Kupiłam też 2 barwniki po 69 pensów, różowy, niebieski, ponieważ będę z dziećmi robić slime kolorowy. Kupiłam dzieciom też taki talerz babeczek. One kosztują 3,59. Są dosyć drogie, ale raz na czas można zaszaleć. Kupiłam też pieczywo, chlebek jeden przeceniony o połowę, drugi chlebek w normalnej cenie jest ważny do 12, więc będzie mógł sobie poleżeć. I do burgerów bułeczki też o połowę cen przecenione, po 25 pensów nie wyniosły, więc też bardzo dobra cena. Co ja tutaj jeszcze ominęłam? Truskawki, czyli aha, i sardynki. Będę jeść na któreś śniadanie do pracy. One kosztują, jakie znajdę, 29 pensów. Kuskus już mówiłam. Aha, jeszcze tofi za 69 pensów. Czasami trzeba coś słodkiego dzieciom kupić. Kupiłam też bardzo dużą paczkę papieru toaletowego. Powinien nam starczyć na miesiąc czasu. I niech znajdę cenę. 3,49 za paczkę, która starczy nam na miesiąc. To jest bardzo dobra cena. Kupiłam też żwirek dla kota. Będę robić DIY. Bo ponieważ w nocy nam strasznie auta od środka parują. Może nakręcę ten filmik. Zobaczymy. I to by było na tyle. Aha, jak już jestem, to wstąpiłam po drodze też oczywiście do charity shopu.
Chwilę miałam, więc kupiłam sobie taki fajny plecaczek za 2,99, żeby mieć wolne ręce, jak idę z dziećmi na zakupy. Synowi wzięłam sweterek za 99 pensów. Taki zwykły pod spód, bo koszula będzie fajnie wyglądał. I sobie koszulę jeansową, ale jeansową, ona nie jest jeansu, za funta 99. Jest ok. A i chciałam Wam polecić tą torbę na zakupy. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. My już ją mamy 1,5 roku i ona jest praktycznie jak nowa. Jest troszeczkę brudna, wiadomo. Ale po prostu teraz w Anglii są kasowane 5 pensów za torby zakupowe. Więc kupiłam sobie na urodziny takie torby. Je się bardzo szybko rozkłada w koszyku. Są bardzo wytrzymałe. Zawsze je mam w bagażniku. One kosztują 16 funtów plus przesyłka, ale naprawdę warto. Dziękuję bardzo. Do widzenia.